Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Inscription. I jeśli kogoś zastanawia, o co chodzi, to jestem teraz dosłownie w fabryce. Chodziłem sobie szukając jakichś różnych rzeczy i nagle wyskoczyło mi coś takiego. Nie wiem skąd, nie wiem czemu. Więc tak, ostatnio tego nie zauważyłem. I od razu, jak tak widzicie, się pojawiło, to rozpocząłem ten odcinek i tak. Widzimy tutaj zegarek oraz tekst. Jak irytująco. Sprzęt innych skrybów czasem się tutaj wgliczowuje. Próbuj to zignorować. Ja natomiast tego nie zignoruję. Tylko... I tu powiem szczerze, mój błąd. Wybaczcie, że teraz tak to zatrzymam. Ale... muszę to po prostu sprawdzić. Od razu, bo jak teraz to zobaczyłem. Mogę sprawdzić przed odcinkiem, ale niestety tego nie zrobiłem. Ale wiecie, chcę po prostu zobaczyć, jakie tam były godziny konkretnie. Więc może pozwólcie, że szybko zobaczę. I zaraz się spotkamy. No dobra. A więc tak, sprawdziłem już to i wybaczcie, tak zero profesjonalizmu, ale no. Tak, tam podczas, można powiedzieć, ostatecznego starcia był, jak to się nazywa? Na stole pokazany jest zegar z napisem 11, więc podejrzewam, że to mógł być 11. Ale zanim się zajmiemy tym, to jeszcze spróbuję odtworzyć ten wzór, który był jeszcze w tamtym, wiecie, momencie, kiedy ratowaliśmy tego, brakuje mi słów, no wilka, ale tak, chyba to nie działa, więc za mocno przekręciłem, zobaczymy, czy 11 zadziała, bo w sumie to, wiecie, może do tego to było, była 11.00, czyli... A, to chyba to oznacza, że wszystkie wskazówki poza najmniejszą. Tak, dokładnie i... Co? Jakaś kartka. Dobra, mniejsza. Mniejsza, to bo jak widać, to nic nie da, skoro i tak wszędzie jest ciemno i w sumie nie ma żadnych wyjaśnień sensownych. Chwila, co? Ja tutaj widziałem coś. Chociaż od razu zobaczę, czy ty czegoś więcej nie mam, bo... No jakby coś tam przez... rurkę sobie przesrunęło, ale... Poza tym botem, którego tu można klikać, chyba niczego nie ma. Aha, i oczywiście poza mną, który się gubi w tym wszystkim. Ale tak, tutaj coś przeleciało, jestem tego pewien. No, ale mniejsza. Jest zegarek, dostaliśmy za niego coś, czego nie rozumiem. I nie przejmujmy się teraz tym tak bardzo dalej, tylko... A, po co to robię? Nie wiem, zobaczmy po prostu, jakie mam tutaj karty, bo nie będę ukrywał trochę tam. Nie pamiętam. A, dobra, nie, jest jeszcze jedna rzecz. Chyba jeszcze nie rozwiązaliśmy jednej zagadki. Jestem tego prawie pewien. W sumie nie wiem, co robi ten symbol. Może lepiej byłoby, gdybym, wiecie, poszukał go tutaj od razu. Aha, tak będzie chyba najszybciej. A nie tak siedzę i myślę, przy okazji też jakieś inne rzeczy to... Nie patrzę, od razu mówię teraz na to wszystko, a... Idziemy do detonator. Okej, dobra, to już rozumiem chyba. Chyba rozumiem, co trzeba było zrobić, tak może. Aha.
Zadziała to? Nie. A teraz zadziałało. Nie do końca rozumiem, ale mniejsza mam tutaj coś, więc... A! To je! Dobra. Dobra, nie, za szybko to leci trochę. Aha, czyli zdobyliśmy kartę tylko tego czegoś, co tam się działo w ciemności i się cieszę, że wyciągnęliśmy. Bez ciemności, okej. Lonely Wizbot, 2 na 1 za 2 energii. Oraz Klinger. A, czyli to będzie się przyklejał do stworków, które rzucam. No dobra. No dobra, w takim wypadku idziemy, zwiedzamy i... Nie wiem, co to tam będzie, ale zobaczmy. Aha. O nie, przybyłeś dokładnie... na niewłaściwym czasie. Generator zaraz eksploduje. Czy coś. Musisz go załadować, zanim coś się stanie. No to wyścig przeciwko zegarowi, widzisz? Zwiększa siłę tego, co jest przeciwko... No przeciwko jeden, dobra. Nie wiem, o co chodzi, ale niech będzie. Energy bot, super, empty vessel. Tak. 5. Kiedy moja twarz mówi 0, przegrywasz. Chyba nie do końca ogarniam, ale niech będzie. I co? Teren. Chyba nie do końca rozumiem, co mam zrobić, ale niech będzie. Mamy 4 energie. Zaryzykujmy. Nie opłaciło się. Kto bije więcej? Dobra, on to, co jego tutaj. Zobaczmy, co to zrobi. A. Kończy dzisiaj czas. Okej, czyli... Nie powinienem się tym przejmować. Tylko skupić się chyba na biciu tego wszystkiego. No dobra. W takim razie co tutaj? Cześć przyjacielu, zapomniałem, że w sumie to on jest... Jestem przynętą. Cześć przyjacielu. Dobra. Chyba przegram. Ale wiecie, no jak się nie ogarnia, to tak to bywa. Chociaż nie, nie, dwa. Nadal taką dziwną minkę robi. Najpierw bot fajny, a ten nawet nie znam, ale nie potrzebujemy go teraz, więc... Okej, okay. Nusoshu. Co? Nie rozumiem za bardzo, ale dom się wkurzył chyba gościu. Wow, świetnie. O, no, załadowałeś go zanim eksplodował. Jeśli bym mógł do ciebie poklaskać, tym poklaskam, to zrobił. I znowu ta minka. Okej, okay. Coś jeszcze tu jest? Kasza oraz, co to było? Wybierz jedną ze swoich kart. A no tak, to ulepszenie. Zobaczmy, co jest tutaj. O, to skalibruje. Nie. Fajne, ale nie. Oj, nie, ale nie. Wybierz mnie. Jeden na trzy w sumie? Tak, ty byś mógł mieć, jeśli coś się nie zmieni. Okej, czyli zawsze są takie same. Tak, to będzie dobry wybór. Pasuje? Okej. Okay. Tam nie można pójść, a tutaj... Będą jakieś inne rzeczy, których jeszcze nie sprawdzaliśmy. Więc, no, teraz będzie można spokojnie zobaczyć. Drzewa. Ameboty, sentry drony. W sumie sentry drone fajnie byłoby tu wstawić, żeby się tego pozbyć, ale... Chyba, że tego nie pozbędę, więc... No chociaż postawimy sentry drone'a, żeby to przez chwilę zatrzymał. Wiecie, zawsze natura... Co? Halo?
coś tu jest nie tak. To i zaatakowało jeszcze... co? Dobra, to było dziwne. Mniejsza jednak z tym. Stymulacja. 2 na 2, a to niestety to co mnie dobije. Ale dobra. O, tak. Wystawimy go tam, będzie spokój. A tego na razie nie potrzebujemy. Mhm. O nie, przegrywamy. Kto by się spodziewał? Bierzemy tutaj kolejny. Co tam będzie? A, on się będzie przekształcał. I to jest tak. Shieldbot? Nie, Fishbot. Fish? Tak, fish. W ogóle patrzę, na rybą strzel, dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Co? Nie ogarniam chyba. Zresztą to pewnie mój jakiś dziwny problem, że coś, jakiś, dostałem lagów umysłowych. A, muszę dobrać. A, oczywiście, że tutaj Energy Bot. Jeśli go zarzucimy, będę mógł dostawić jeszcze coś, więc oczywiście. A, no niestety. Piesa to przyciągnęło. Ale niech i tak będzie. Zawsze to lepsze niż nic. Tutaj niech będzie ten bot. I tak, strzelamy z ryby. Rozbywając się. Yes! Też się cieszył jakiś goodfish. Nie rozumiem, o co chodzi z tym goodfish. Chociaż? Nie, dobra, ogarniam, przecież on ciągle o rybach mówi. 2 na 2 i milion rzeczy. Przyjemne, przyjemne. Tylko zużyć całą energię. No dobra. Nie chciałem tego używać, bo no niestety. Dokładnie mnie znacie. Niestety jestem typem takim, który mocno chomikuje. I tak się tego pozbędziemy. A, on ma snajperską zdolność. Teraz dopiero zauważyłem. No i oczywiście Amebot zostanie zniszczony, jakby nigdy nic. I przez to coś tutaj znowu będzie, tak. Sniperbot. Dobra. Mhm. Goodfish, goodfish. Powiedz mi, jak Goodfish się tego pozbędzie, on tego. To nie ma znaczenia, co, kto, jak, gdzie. Oj. To ty ich trochę kiepsko. Ale nie przejmujmy się tym. Double Gunner. Okej, to już się zaczyna robić porządne. A, tutaj niech będzie i niech będzie tutaj. I tak zaraz niestety padniesz, mój drogi snajperze. Dobierzmy kolejną tutaj, zobaczymy, jak to zadziała. Dobra. No dobra. Nieważne, co zarzucimy, i tak wygraliśmy, więc niech będzie ten cały gris. Czekam tam. Tak. Gris. Dwie śrubki jeszcze dla nas, jeśli chodzi o pieniądze. No. I jakoś tak powoli to będzie chyba szło. Kolejne pieniądze, jej. No. I bestia? Oraz jakiś NPC. To pogadajmy od razu. Czy to złoto? W ogóle on tutaj. A, to jest prospektor. Właśnie miałem je wykopać. Wydaje mi się, że wszystko, co czego potrzebuję, to był kop w zada. Coś tego typu tutaj było powiedziane. Okej, jak tam wrócę, to będzie reset. I oczywiście magicznie tylko tutaj przylazłem, to on od razu to wykopał. Ale mniejsza. A co to jest? Jedna z twoich kart właśnie ma dostać Alterego. Jako bestia. A ty wybierzesz, która karta i która bestia. A nie jest aż takie skomplikowane. Nie ogarniam trochę, ale niech będzie, że Sniperbot. Co my tu mamy? Jaka bestia żyje wewnątrz twojego bota? 3-1, okej. 2-1 ze sruwaniem i 1-1 z trucizną. Chwila. Jako wilk chyba będzie to ci umiejętności. A to nie, to do widzenia mnie z tym. Energy bota będziemy przemieniać.
tylko w które, a w Adera może? Nie wiem, bo to będzie łatwo umierało. I tak, a... Nie, dobra, niech będzie w to. Hurra, będziemy mieć energię bota, który w końcu jest przydatniejszy. Ach, tego bym nie wybrał. Ale dobra, mamy, jej. No to na walkę idźmy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Dwa ameboty, fishbot, empty vessel. Oj, chyba najgorzej, jak mogło być. Bo jeszcze Gris tu idzie. Który zmienia się w Grizzly'ego. Można było się spodziewać. Okej. Sniper bot. Kurczę. To może być mój ratunek. Też mamy sniper bota. To przychodzi w fermie. 2 na 1, dobra, idealnie. Amebot, dziękuję ci. Teraz tylko poczekać, aż coś bezużytecznego przyjdzie naprzeciwko sniper bota. O, i będzie dobrze. Weźmiemy tutaj znowu energy bot. O tak, to ten transformujący się energy bot. Ale nie, jest sniper bota, muszę dostawić. Tak. Sniper bocie, pozbądź się Griza. Dziękuję. A tutaj to akurat oczywiste, jak to wyjdzie. Mhm. Double Gunner. Nie mam dla ciebie jeszcze miejsca. Dobra, to idziesz tutaj energy bocie. Ty amebocie, czy jesteś potrzebny? A co tutaj? A bateria. Nie. Idziemy tutaj. Jestem rybą. Nie, podoba mi się ten fishbot. W ogóle Angler jako tako na swój głupi sposób jest naprawdę fajną postacią. I jej, mamy energy bota, który zmienił się w piesa. Czy coś tego typu. Poza stali prosto na rękę, coś tego typu on tutaj gadał chyba. Stać nas na Double Gunnera. Stać nas na Double Gunnera, oj, to będzie bogactwo. Chyba, że mogę coś jeszcze wymienić na coś lepszego? Tak, chyba? Nie mam energii. Nie wymienimy. Ale i tak, ryba i w ogóle, jej. Piękne. Swoją drogą nie zwróciłem uwagi na czym bije tamten, czy on bije normalnie, czy on też czymś innym, ale mniejsza, zarabek. Ten ma już standardową minę, więc... Aha. Gościu, który tu kiedyś mieszkał, był totalnie sloppy. Nie jestem pewien znaczenia. Sloppy, jak mówią mnie. Jak na co dzień to zrozumiał i mógł powiedzieć jakieś znaczenie, tak podczas nagrania, no magicznie moja wiedza się strasznie pomniejsza, więc... sloppy. Co to oznaczało? Kurczę, jestem prawie pewien, że znam to. Niechlujny, no tak. Niechlujny. Co nie oznacza, że... nie miał czystej kabiny, to było w jego zagraniach. Robił misplaye na prawo i lewo. Bardziej obchodziło go historia i opis, taki flavor, czyli tak... ciężko mi to przetłumaczyć wam, ale dla każdego, kto gra RPG rozumie. Rozumiesz to oczywiście. Perfekcyjna strategia to wszystko, co ma znaczenie w grze karcianej. Okej. Kasa. Przyda się. 2 robuxy. Nie, 2 robubaksy. Okej. Czy ja coś kupiłem właśnie? Alarmbot, Bolthound albo Sonia. To się zmienia w Surwaka. Nie, weźmy jego. Drogi, ale zawsze przy nim będziemy naskoczyć na wroga. A tu co jest? Nie jestem handlarzem czy czymś. Ale będzie tu takie niewielkie... daj i zabierz. Będziemy musiał wymienić jedną ze swoich kart na jedną z tych. Sniperbot. Okej, co mi dasz? Chcą, żeby jego wybrać? W życiu? Wiecie co, ze wszystkich rzeczy, które tu mam, co mi jest najmniej potrzebne w sumie? W sumie wszystko jest fajne.
ale dodatkowy snajper, bo to jest zdecydowanie cenniejszy niż dajmy na to Shieldbot. Jest to najlepsza wymiana, ale tak, ale wezmę. Wybierz kartę. Oczywiście. Sentry Drone, w sumie o tym nie pomyślałem wcześniej, ale on będzie idealnym kandydatem. Okej. Okay. W sumie to samo, co było wcześniej. I co, każdej bestii, każdemu będę mógł dodawać takie efekty? Ja bym tu Sentry Drone dostać to samo, 3 na 1. Wiecie, wątpię, że bym dużo pożał. Czy pożał, pożył. Serio? No dobra. Ale tak. Zawsze jakaś opcja. Na tanie go 3 na 1. I co my tu mamy? Poza tym, że walkę. Mamy boty, oczywiście. Grease, Double Gunner, Empty Vessel. No, gorszego to się nie dało mieć. Empty Vessel, okej. Okay. I tak otrzymam 2. Oj, to będzie ciężka bitwa, wiecie? Bardzo ciężka. Sniper bot, na którego mnie nie stać. Przegramy to. Ja jestem pewien, że my tutaj przegramy. Chociaż nie. Nie przegramy, jeśli teraz zrobię już tak. Teraz jestem bardzo bliski przegrania, ale jeszcze nie przegram. Nie, przegram. No tak po prostu to przegram, no bez sensu. Chociaż mogę to rozegrać bezpiecznie, czym rozsądniej się o to chodzi. To będzie ciężkie, powiem wam szczerze, tak czuję. Żeby to jeszcze tak przyprowadzić. Co chwilę wypuszcza tu surwakiem, to jest... Co? M? Co jest? Halo? Bum! Wszystkie twoje przymioły i pieniądze przypadły. Świetna robota. Chcesz się z powrotem? Więc musisz przejść tu jeszcze raz bez umierania. Powiem jeszcze, że to było dziwne. Pociek? Ale tak serio. Jak ja to miałem wygrać? Wytłumaczycie mi, bo tam... Moje karty są takie, że po prostu... Mam za dużo po prostu chyba drogich kart. Tak jak na mój gust. O. Okej. Okay. Właśnie, czy jedna forma jak jest ranna, to druga forma też będzie? O. Wiecie co, aż to sprawdzimy. Bo jeśli tak, to... Tak, Sentry Drone właśnie teraz Griza wykończy. Oj, super. A weźmiemy kolejny tutaj, Double Gunner oczywiście, Amebot, czy on coś tu pomoże? No nie szczególnie, ale wiecie, zawsze lepsze to niż nic. Najmniej tych części obrażeń przywróci, które będziemy otrzymywać przez to dziadostwo. A nie, nie będziemy otrzymywać, Center Drone się tym zajmie. Dobra, Sniper Bot. Tym się nie trzeba przejmować, więc zrobimy tak. No i Sentry Drone, jak mówimy, wykończy to wszystko. Niestety ginąc przy tym samemu, ale... To było dobre poświęcenie. Samotny czarodziejobot. Bo czuję się... dostymulowany. Lubię gościa. I niestety on ma zwykły strzał. Nie strzela z ryby. Ale dobra, nie będę też narzekał. I okej. Okay. Jesteśmy z powrotem, odzyskaliśmy wszystko i... Szczęście po prostu. Ale zanim pójdziemy tam... No wiecie co? Wiecie co? Ja chcę iść do sklepa. Może coś wydać inne rzeczy. Jesteś pewien? Mhm. Bo to na pewno się zrespią. Okej. Okay. Na drugą pójdziemy też tam na tą inną sekwencję, zobaczyć co, jak, gdzie, kiedy. Ale zanim to ja chcę właśnie zobaczyć sklepik.
Oczywiście wiem, że była pewnie szybsza droga, ale 8, 10, 22, czyli 26. Nie wiem co to, ale to kupimy. Wolby kupować tajemnicze rzeczy. Daję nano pancerz bottom na planszy. Przydatne. A, czyli przedmiot. Okej. No to w takim razie lecimy tam z powrotem. Jej. A tam nie idziemy, bo to było dziwne. I niby tam zginęłem, niby tam byłem, ale pójdźmy jeszcze teraz w drugą stronę zobaczyć, co tutaj będzie tak bardziej. I powoli będziemy mogli na tym kończyć odcinka, bo nie ma co w sumie się tak stresować, śpieszyć. Powolutku, na spokojnie. Z tą drogą przydałoby się jakaś opcja, która trochę czyści talię. I z czym my tu w ogóle walczymy? Leap bot 1 na 2, a co jest... Shield Launcher? Jak to działa? A, okej. Okay. Znaczy Shield Launcher. 1 na 1, jak ginie, daje czemuś tarczę. Okej. Okej, ojojoj, to będzie ciężkie. Ale jakoś sobie poradzimy, więc zostawiamy tutaj. W następnej rundzie Energy Bot, który... Teoretycznie powinien dokonać transformacji. Dobra, czy coś więcej mogę zrobić? Nie. Oczywiście musi to być tak, żeby on mi to padł. Padnie? Czy nie padnie? Chyba padnie. A weźmiemy teraz to. Tak przy okazji, żeby jeszcze na pewno przyblokować. Ładnie. Do tego zarzucimy Sniper Bota, którym pozbędziemy się tego dziadostwa. I nie jest to może najlepsze, ale no zawsze coś. Ale ciekawe, że tam są, wiecie, takie naelektryzowane te boty i wyglądają trochę, zresztą w sumie wyglądają, nawet działają trochę inaczej. Wiecie, mamy po prostu całkowicie odmienne statystyki. A nie, nie. A tego, a my bota nie chcę stawiać. Dobra, zacznijmy tak. Tutaj strzelimy w ten sposób, nie ma co robić jakichś problemów wyjątkowych. O, czy stać nas już na coś fajnego? A no stać. Więc tak, double gunner będzie mógł teraz wleść na planszę. Tak też zrobimy. Pozbędziemy się tej tarczki. Zaciągniemy to, bo w sumie mogę kolejnego double gunnera niby, ale różnicy dłużej to nie zrobi. I teraz zarobimy mnóstwo śrubków, nie wykończając tym tego dziada, ale jednocześnie wygrywając, więc jej, trochę więcej śrubków. No i możemy pójść dalej, przy okazji zobaczyć, co my tu mamy. Senti drone, exoskeleton? Skelelatcher, co? A, okej. Okej. Wezmę to. Jakich mocnych przekoksów wrogich będę mógł tym chyba eliminować, jeśli się nie mylę. No i przejdziemy na kolejną walkę, która zaczyna się w sposób taki, że mamy tutaj Sentry Drona, szkieletona, który się rozpadnie, i kolejnego Sentry Drona. Okej, to Sentry Drone wykończy Sentry Drona, a potem zmieni się w tego piesołaka. Ciekawy w ogóle start, taki typowy. Ale tak, mniejsza. Weźmiemy tutaj Grizza, który okazuje się być w sumie totalnie zbędny. O, patrz, on ma taki jakby machine gun. A, dobra. Amebot? Amebot. Przyda się w sumie.
Może nie najbardziej, ale tak, przyda się. I na razie tyle, tak. A, dobra, to jest charakterystyka karty, dobra. To się udało, to teraz... Tak, czy mam coś lepszego? Za 4 w sumie nic nie zagram. Co najwyżej właśnie takie rzeczy. Dobra, niech będzie. Niech sobie będzie, to co. I tak wielki ruch nic nie robi, ważne żebyśmy jakoś to ugrywali. Dobra, nawet się udało z jedną śrubką. A tutaj nie ma przejścia. Chcesz przejść przez lód? Cóż, wydaje mi się, że mógłbym to oczyścić. Trochę ciepło powinno wystarczyć. Hehehe. Nie rozumiem, ale okej. Czyli takie po prostu... Jaki jest tego cel w ogóle? Jeśli są tutaj takie rzeczy, to może jakiś sekrecik gdzieś, coś, jakoś? Nie, niczego nie ma. Po co jest to miejsce całe? A, tak. Gotowy na wymianę? Dobra, nie będzie to, co oddamy. Wiecie, musimy przygotować się też na jakieś takie rzeczy inne. Wydaje mi się, że Grizzly bym oddał. Niby to Grizzly potencjalnie, ale... Nie potrzebuję go. To było chyba ulepszenie, co na razie spasuje. No i zrobimy jeszcze tam jedną waleczkę, na spokojnie. Na moście. A szczerze, muszę przyznać, mamy dosyć dobre rozdanie. O... Bomplatcher. Okej. Okej, dobra, wiem już co to jest. Jednak mamy idealne zagranie z Sentry Drone'em. Kurczę, ostatnio był jedną z moich bardziej ulubionych kart przez swoją użyteczność taką różną, a teraz jeszcze się w pieska takiego zmienia, no to jest super. Prawda, jeśli mam być szczery, to na pewno to jest jedna z tych kart, które lepiej mi wyszły. Jeśli chodzi o moją obecną talię. Dobra. Niestety wracam do formy drona z powrotem, Sentry, czyli... Czegącego? O. O. Okej. Dobra sytuacja moim zdaniem. Okej. Wybuchowe mosty. Totalny jest zmarnowany potencjał, ale niech będzie. To bierzemy tutaj. Swoją drogą przydałoby się coś, co by zmodyfikowało Empty Vessela. Bo tak na razie, co to powiem szczerze, są takie... No 2 na 10. Totalnie 2 na 10. I się okej, okay, czasem warto wziąć dla blokowania, jak masz jakiegoś wroga, który zdaje jedno obrażenie. O, wygrana. Nawet nie zwróciłem uwagi. No ale czy to jest aż takie istotne? Moje przedmioty się odnowiły. A te boty tutaj są już permanentnie offline. No cóż, no... Co za wspaniały zbieg okoliczności, że tak wyszło. Mamy kolejny punkt kontrolny, a akurat chciałem kończyć odcinek, więc zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Ja ci tak, żeby delikatnego teasera wam zrobić tego wszystkiego. Więc tak... Co za depresyjna siedziba. Musisz... być tutaj, by pokonać mieszkającego tu Uberbota. Ale nie wydaje mi się, żebyś chciał tutaj zostać zbyt długo. A piorun jakieś? Inne rzeczy? Jakieś pokoje, wybory kart, handle. Dużo tutaj rzeczy jest. Ale tak, co, jak, gdzie, kiedy? Sprawdzimy. Kiedy indziej. A póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i do następnego. Trzymajcie się. Hej, hej.